Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bart. Witam was w trzecim odcinku z serii Kingdom. Jak widzicie, trochę się tu pozmieniało, a całkiem dużo. Bo co się okazało? Po prostu zacząłem odcinek i następująco od razu przegrałem, był Krwawy Księżyc. Niestety nie udało się tego przejść i zrobiłem dużo błędów, na których teraz popracowałem. Jak widzicie, wszystko to o wiele lepiej wygląda, jest dużo bardziej rozbudowane. Łuczników mam jakoś 3 razy więcej, monet też o wiele więcej zarabiają. Udało się ze zwierzętami, było ich dużo. No to wszystko teraz bardzo dobrze wygląda, tutaj mam również jakąś uprawę. Zobaczcie, ile mam pieniędzy. To wszystko o wiele lepiej wygląda. I jesteśmy na tym samym etapie, a nawet wcześniej. Jesteśmy o wiele lepiej rozwinięci z wszystkim. A jesteśmy w jakimś 8 czy 9 dniu, a wtedy byśmy w 10 czy tam 11. Ogólnie jesteśmy na podobnym etapie rozwoju, ponieważ zacząłem to od nowa i... No i przestałem rozwijać wtedy, kiedy byliśmy na podobnym etapie, tylko że jestem dużo wcześniej, mam jakoś 3 dni wcześniej, a jestem na dużo lepszym etapie. Widzicie? Im więcej prób, tym po prostu no lepiej idzie. No, zdobyłem jakieś doświadczenie i teraz wiem, że łucznicy jednak to jest bardzo ważna rzecz. Teraz jadę do takiej kapliczki, bo tam znalazłem kapliczkę. I ona prawdopodobnie również mi umocni te mury, co wcześniej, bo tego akurat nie mam, tego czaru ochronnego na murach. Ale zaraz go będę raczej miał. Pieniędzy mam bardzo dużo, łucinków też, budowniczych, wszystko jest rozbudowane na w miarę wczesnym etapie. Więc jak tak będę ciągnąć tą serię, jak teraz idzie, to mogę pójść bardzo daleko, tylko nie mogę się tak właśnie często zagadywać, bo wtedy przestaję myśleć i kupuję po prostu co popadnie. A powinienem bardziej właśnie... Dobra, weźmy ich dwóch, co szkoda, co mi szkoda ich wziąć. Tyle pieniążków, że... A łuczników więcej, tym lepiej. O, właśnie to jest ta kapliczka. Tam dalej jest, już jest niedaleko portal, więc... Dobra. A to w ogóle budowniczy musi przyjść? A nie, to się samo buduje. I to, co to mi robi? Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, co to może robić, bo to nie jest to, co tamto. To jest zupełnie co innego. Bo jak wiecie, zawsze jak się zaczyna gra od nowa, to po prostu jest tak jakby inny seed. Inne są budynki, znaczy nie budynki, inne są świątynie, w innych miejscach porozrzucane. Te skrzynie z pieniędzmi też są gdzieś indziej. Ona tym razem... A nie, wtedy też była po prawej stronie. Ogólnie chciałem kończyć serię, dlatego zagrałem od nowa, już bez nagrywania. Zacząłem, jak mi pójdzie i poszło mi bardzo dobrze. Jestem na tym samym prawie etapie, co wcześniej. Więc postanowiłem, że nagram po prostu odtąd. Krwawy Księżyc na razie był tylko jeden, więc... Więc spoko. Drugi będzie tam 11 nocy chyba. Chyba, że zawsze jest kiedy indziej. No to wtedy... No to wtedy będzie kiedy indziej. No ja nie widzę żadnych zmian, żeby ta kapliczka mi dała, więc... Zobaczcie, ile budowniczych. O, pieniążek, pięknie. Wow. Fajnie, on dużo pieniędzy farmi. Ten farmer, czy... czy... No nie wiem, coś tam robi na tym polu. Co się dzieje? Aha, tutaj została naładowana katapulta, czyli ona jakiś tam odrobinę czasu potrzebuje, żeby zostać naładowana. I to jest fajne, bo bałem się, że jak nie mam muru... O, widzicie, 9 dzień, że jak nie mam muru, to on mi zginie, ten farmer. On po prostu w nocy wraca i to jest bardzo fajne. Skrzyneczka. Rozbudujmy sobie obóz, bo co mi szkoda. Uuu. Teraz chyba mury będę mógł rozwinąć lepiej. O, i wieżyczki, super. No to bardzo fajnie. To tam sobie rozbuduję. I tam z drugiej strony na zewnątrz również rozbuduję. Ale nadal nie mogę zapominać o łucznikach, bo im powinienem mieć dużo. Aha, ja jeszcze mur mogę rozwinąć. To też bardzo fajne. To sobie rozwinę i mur. Z drugiej strony też mur rozwinę, zaraz tam pójdę. Te drzewka mogę powycinać, nie wiem, może potem będę mógł poszerzyć mury, nie wiem po co je się wycina. Aha, i w ogóle budowniczych mam tak dużo, bo teraz się właściwie dowiedziałem, po co jest ta karawana. Kupiłem karawanę za 4 pieniążki, a ona mi przewiozła po chwili 4 aż młotki. No czyli w sumie za 4 pieniążki tak jakby dostałem 12 pieniążków, bo... Bo młotki są po 3, więc spoko. Wow. Niezłe te mury. Idzie teraz wszystko pięknie. Mam nadzieję, że tego potem jakoś nie zepsuję. Tutaj jeszcze trzeba mury.
To się wcale nie dziwię, że wtedy przegrałem, jak porównajcie sobie moją liczbę uczników i rozbudowań, a jestem dzień wcześniej, więc różnica jest duża. Zwerbujmy ich dwóch. Weźmy jednego farmera i jednego łucznika. Ja zniszczę te drzewa już wszystkie. Może coś tu będziemy mogli zrobić potem. I te pieniążki są fajne, bo jak po prostu wydaję jeden pieniążek, żeby zburzyć drzewo, a gdy drzewo jest zburzone, od razu zwraca mi to, więc to jest fajne. Zaraz noc, więc niech już budowniczy wraca. Co jest? O, dobra. O, i teraz mogę tu mur rozbudować, jak widzicie. Ale bez sensu, że teraz to rozbudowuję, bo jest noc. Trzeba myśleć. Dobra, wracaj. No i zobaczcie, mogę poszerzyć, czyli drzewa trzeba niszczyć po prostu. Niestety drzewa trzeba ścinać. No i bez sensu, bo teraz wszyscy łucznicy, zamiast być tam, gdzie powinni, bo tu są bezpieczni, idą za tamten mur, a tamten mur jest, no, do dupy. Po prostu dać... No. Brawo dla mnie. Ale to zważywiłem. No właśnie, takich błędów nie mogę głupich popełniać. Dobra, jakichś strat dużych przy tym nie było. Wracaj do mnie. Ale to było głupie, co zrobiłem. To było bardzo głupie. Nie mogę takich rzeczy robić, bo na razie to jeszcze nie będzie jakieś złe dla mnie, ale później, późniejsza etapa gry to już może być ciężkie. Wow. Mogę jeszcze bardziej rozbudować mury. I wieże. Na pewno tą wieżę rozbuduję. Okej, okay, 10 noc. O, to teraz 10 dzień. Teraz tej nocy będzie prawdopodobnie krwawy księżyc. Tak. Więc no, będzie ciężko. To rozbudujmy sobie. Albo w sumie dużo to kosztuje. Nie wiem, czy jest na razie taka potrzeba. Rozbuduję to. Wezmę jednego łucznika jeszcze. A jeszcze jednego. Co mi szkoda. Ten weźmie łuk. Wszystko ładnie wygląda, super. Na pewno jeszcze jednego farmera sobie kupimy. I nie wiem właśnie czy... Nie, jeszcze tam muru nie robię, bo żeby zbudować mur, to potrzebowałbym jeszcze wieżyczka. Wieżyczki nie mogę. Więc... Nie. Na pewno jeszcze nie będę robił. O, na pewno tu sobie zrobię murek i wieżyczkę. Tylko muszę mieć cały wór pieniędzy, bo chcę od razu zrobić ten kamienny mur i tą kamienną wieżyczkę, więc... Pieniądze są mi bardzo potrzebne do tego. A wcześniej to po prostu nie ma sensu, bo widzicie, jaki głupi błąd przed chwilą zrobiłem. Jeszcze... Wow, już mogę obóz rozbudować jeszcze bardziej. Ale wolę mury rozbudować i mieć więcej łuczników niż ten obóz. Bo jak widzicie, rozbudowałbym obóz, gdyby miał maksymalne ulepszenie, ale jeszcze tych maksymalnych ulepszeń nie mam, więc... No, idzie krwawy księżyc, słychać od razu. Więc wracajcie, łucznicy. Dajcie mi tylko pieniądze. O, nic nie macie. I właśnie tej nocy, jak zacząłem nagrywać, to przy trzeciej minucie nagrywania było właśnie ten krwawy księżyc i od razu oni mnie rozdupili. No się nie dziwię, jak teraz mam takie ulepszenia, a wtedy miałem gówniane. 3 razy mniej łuczników i wszystko z drewna. Teraz myślę, że nie przebijam się nawet przez pierwszy mur. Okej, mam nadzieję, że to przetrwam. Jakoś czuję się bezpieczny po prostu. No chyba nie ma co się dziwić, bo w miarę to idzie. Ja na twoim miejscu bym się pośpieszył, a ty tak sobie... Aha, może z drugiej strony jest atak. Prawdopodobnie tak. Chyba, że już go stłumili. O tak. Wow, przebili się przez pierwszy mur. Co to tam leci? Jezu. To wcale nie jest tak dobrze, jak myślałem. Oni się spokojnie przebili przez pierwszy mur. Wow. No to ja muszę tutaj porządnie jeszcze rozbudować. No to wcale nie jest tak dobrze, jak myślałem, że jest. Dobra.
Co to jest? Zobaczmy. Tylko ja im teraz muszę te łuki pokupować, czy... Zaraz. Ja ich w ogóle zwerbować muszę, o matko. Kiepsko. No ale widzicie, Krwawy Księżyc to jest jedynie to, co może mi zagrozić, więc teraz powinno być kilka nocy spoko. Kupić karawanę? No nie wiem. Nie, nie kupuję. Dostanę same młotki i co? A budowniczych mam na razie wystarczającą liczbę. No muszę poszerzać już, bo... No widzicie, przebili się spokojnie przez pierwszy mur. Dobra, to sobie rozbudujemy. Muszę łuki kupić, kurczę. Aha, ja wow, ja budowniczego nie mam. Super. Ani jednego. Uff, pieniążki. Tamten coś ma? Musi mieć. Oczywiście nie ma. Tu będę musiał te mury na pewno poszerzyć. Teraz wracam. No bo ja tu muru nie mam. To jest katastroficzne. No, cykam się, szczerze mówiąc. Z drugiej strony jest spoko. Mam nadzieję, że z drugiej strony będzie ten atak większy. Kurczę, a tu też nie mam muru. Yeah. Świetnie. No, szybciej, szybciej. No, już dzień nadchodzi. Czyli nie było ataku? Albo był z drugiej strony jakiś. Aha, tak, bo Krwawym Księżycu nigdy nie ma ataku. Znaczy, prawdopodobnie nigdy. Jak tam budowa? A skrzyneczki nie ma. Słabo. Muszę czekać na pieniądze. Potrzebuję budowlańca. Dobra, ja bym w tym miejscu zakończył ten odcinek. Tutaj jeszcze tylko rozbuduję co nieco. W następnym odcinku wam pokażę co. No więc tyle, mam nadzieję, że odcinek się podobał dużo. Właściwie dużo rozbudowaliśmy, dużo się udało rozbudować, więc na razie jest dobrze. O, słyszę skrzyneczkę. Idę po nią. Dobra, w tym materiale to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.